Szczerze mogę wam powiedzieć, że live event w Jaybreaku już się zaczął. Twórcy jbreaka postanowili dodać sekret do gry, który znaleźli gracze, i właśnie ten sekret nawiązuje do przyszłości, do jbreaka i do w sumie tego live eventu. Zaraz wam to wszystko pokażę, ale przed odcinkiem pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę i suba. Jak gracie w i jeszcze nie macie u mnie suba, to ja nie wiem, co wy robicie. Wczoraj na Twitterze zaczęły się pojawiać właśnie takie nagrania z właśnie taką Teslą, która się tak jakby gliczuje, nawiązuje po prostu do takiego wehiku czasu, że tak powiem. Możemy sobie obejrzeć ten filmik, sam to doświadczyłem na swoich widzowie oczach. Jak możemy zauważyć, właśnie to się respi tutaj na tym garażu, w dużym mieście. I ogólnie zobaczcie, że tutaj miejsce helikoptera specjalnie zostało przesunięte. Chyba, że tak było, ale nie wydaje mi się, że tak było obok. I ogólnie ta Tesla się tutaj teraz pojawia, bo ogólnie zawsze był tutaj garaż i na tym garażu zawsze była ta Tesla czerwona. Czy tam żółta to już bez znaczenia, ale zawsze była Tesla na tym garażu tutaj. I właśnie to się zaczęło pojawiać i gliczować. I właśnie to w sumie nam potwierdza, że. Ten live event będzie, ten powrót do przyszłości do Jay będzie, więc możemy śmiało już na pewno mówić na 1000% będzie ten live event. I prawdopodobnie w ten weekend, lub dosłownie za kilka dni dostaniemy informację na Twitterze Acimo czy tam Baccece, że ten live event będzie, zostanie on potwierdzony. No bo ogólnie teraz to co dostaliśmy tą Teslę, no to to jest po prostu widzowie przeciek do tego live eventu. I wydaje mi się, że te przecieki teraz, na przykład, coś na mapie znowu dostaniemy. Kolejnego co dostaniemy, będziemy dostawać co kilka dni lub nawet codziennie. Wiem, że na garażu wy mamy miasteczku jest ta Tesla właśnie. Jestem ciekaw czy tam by się coś z nią działo, ale na pewno się dzieje coś w mieście i jeszcze jest jedna rzecz którą zaraz pokażę, ale to poczekajcie. O dokładnie, tu jest ta Tesla widzowie, na tym garażu jest Tesla i tutaj raczej się nic nie zmienia. Ale dobra, jeszcze jest jedna rzecz widzowie. Nie wiem jak na to mówić, ale po prostu wraz z tą Teslą którą y, dodali Asimo i Batyce, jeszcze została jedna rzecz dodana w Mensionie, czyli właśnie w siedzibie CEO, a to właśnie CEO organizuje ten cały live event. Odpalimy sobie kamerę widzowie i tutaj oczywiście mamy nasz szerbunek Męsion. Nic się Tutaj nie zmieniło, poczekajcie. No, tutaj mamy nasz rabunek Mansion, y, CEO tutaj się nic nie zmieniło, koperta jest dalej taka sama, nic tu nowego nie ma. Ale jak sobie przejdziemy dalej tutaj, gdzie są te nagrody, jakby to została dodana jedna rzecz. Właśnie oto te drzwi zostały dodane. Tych drzwi wcześniej nie było i właśnie zostały one dodane stałe ono dodane i właśnie możemy sobie tutaj zobaczyć, że chyba tutaj nic nie ma, ale jest jakby tutaj przejście i jakby coś tutaj miało zostać powiększone. Zobaczcie, to, to jest jakiś taki model trochę niewidzialny, że tak powiem. I właśnie to wygląda na to, że tu będzie coś przedłużone. Wygląda na to po prostu, że tu coś będzie w tych drzwiach. Będziemy mogli sobie wejść tutaj. Prawdopodobnie, no, jest to związane z live eventem na 99% lub z tym powrotem do przyszłości po prostu. Może być tak, ewentualnie, zobaczcie w ogóle tutaj coś jest jakaś, okay, dobra, nieważne. No, może być tak, że tutaj będzie ten y, wehikuł czasu, czy ten y, teleport do tych starych Jaybreaków, czy coś takiego. Ale na pewno coś tu będzie, na pewno coś będzie tutaj związane z live eventem, bo bez powodu by tego na pewno nie robili. Tutaj mamy nawet takie światło dodali. No, sami możecie zobaczyć, że tutaj jest po prostu miejsce i coś tu prawdopodobnie będzie. No, prawdopodobnie na pewno coś tu będzie, bo bez powodu no, by tego nie robili. I też wydaje mi się, że kolejnym, jakby przyciekiem na temat tego live eventu, bo oni pewnie to teraz cały czas będą robić, bo im się po prostu nudzi, albo nie wiem. To wydaje mi się, że to będzie gas station, no bo gas station jest giga OG rzeczą, lub coś jeszcze, coś, coś jeszcze z OG w tej grze. Co ta stacja jakby tutaj. Wiecie o, o, wiecie o co mi chodzi? O tą stację mi tutaj chodzi widzowie, tutaj by mogło coś się pojawić. No właśnie o tą stację jakby chodzi mi i tutaj by też się mogło coś pojawić, bo to też jest giga OG rzecz. W grze. Jest to praktycznie cały czas w grze. Nic się tutaj za bardzo nie zmienia, więc tutaj też by mogło się coś pojawić. Ewentualnie może w muzeum, bo muzeum też jest nie OG, ale nie aż tak. No i na pewno coś może w małym miasteczku, chociaż w sumie nie wiem czy w małym miasteczku by mogło się coś pojawić, ale na pewno gas station jest giga OG, więc na pewno w małym miasteczku mogłoby się coś pojawić, znaczy boże w gas station. Więc tak to wygląda, będziemy dostawać takie przecieki, to wam chciałem wam właśnie powiedzieć i pokazać.